Teraz przed Państwem wystąpi duet. A w duecie Katarzyna Kacprzak i Jacek Maksymiuk. Ponieważ o Jacku wiemy już sporo, przeto słów kilkoro o Katarzynie. Przeciczna wiolonczelistka Katarzyna Kacprzak, urodzona w 2004 roku, podaje datę, bo to jeszcze nie wstyd, jest uczennicą ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Radomiu. Naukę gry na wiolonczelu rozpoczęła w wieku 7 lat pod okiem profesora Arkadiusza Dobrowolskiego. Uczestniczyła w międzynarodowych kursach wiolonczelowych. Podczas dotychczasowej nauki w szkole odniosła wiele sukcesów artystycznych. Jest laureatką licznych prestiżowych konkursów w Polsce i za granicą. W wieku lat 11 debiutowała z litewską orkiestrą kameralną, wykonując koncert a-moll Vivaldiego w Kownie, a w roku 2015 to było. A uczestniczyła w projekcie Lutosławicka Orkiestra Talentów, który odbywał się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jest stypendystką 12. edycji konkursu Młoda Polska, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Polish of France Charity. Uczestniczy w projekcie Młodzieżowej Akademii Muzyki w Łodzi. Katarzyna Kacprzak i Jacek Maksymiuk zagrają w duecie z Kerco Kazimierza Wiłkomirskiego oraz koncert C-dur, część pierwszą, moderato Józefa Haydna. Przed Państwem Katarzyna Kacprzak i Jacek Maksymiuk.